Panie Januszu, na koniec chciałem tak odbiec od tematu i zapytać w ogóle, bo bardzo głośno jest ostatnio ogólnie o Arcie Binkowskim, Arturze Binkowskim. Strasznie dużo wokół faceta się dzieje, wrócił do Polski. Jak pan ocenia w ogóle z perspektywy lat jego kariery, to wszystko, co się działo wokół niego i gdzie jest problem, że nie udało mu się sięgnąć po te najważniejsze cele? Nie wiem to oceniać, bo nie byłem przy nim aż tak blisko, natomiast poznałem go na Igrzyskach Olimpijskich w Sydney w 2000 roku. I tam sprawiał wrażenie naprawdę jak najlepsze. Młody, pogodny chłopak, który... Przyszedł? Nie pamiętam, ja podszedłem do niego, prawda, wtedy i zapytałem go, bo mnie Binkowski, polskie nazwisko, opowiedział mi tam całą historię o Bielawie i tak dalej. Stoczył później walkę, przegrał dopiero w ćwierćfinale. I widać było, że to jest chłopak, który nikogo się nie boi. Opowiadał mi też o treningach jeszcze już ze świetnym pieściarzem zawodowym, Lennoxem Lewisem. Pamiętam, jak podkreślał te warunki fizyczne i przede wszystkim dynamikę Lennoxa Lewisa. Opowiadał w takim, powiedziałbym, pełnym humoru, fajnym językiem. I później, kiedy zaczął wygrywać zawodowe walki, wydawało się, że ta droga będzie znaczona sukcesami. Jak wielkimi, trudno było powiedzieć, bo już te igrzyska pokazały, że jednak, jeśli chodzi o technikę, ma pewne ograniczenia. Również nie był gigantem, jak na kategorię ciężką, ale miał charakter, prawda, był twardy, trzymały i lubił się bić. No to lubił się bić, to jest dobre dla widowiska, ale nie zawsze dobre dla zdrowia. W pewnym momencie coś tam pęka i zaczyna się przegrywać, zaczyna się zazwyczaj od pierwszej porażki przed czasem. Później to niestety już leci w drugą stronę. Natomiast ta cała historia Binkowskiego już pozaringowa to jest bardzo smutna i to jest taki, powiedziałbym, spadanie w dół. To już było widać, jak on tutaj był podczas kolejnych wizyt w Polsce. Już był i boksersko klasę słabszy, już widać było, że ma wiele, wiele problemów, że wpadł, prawda, w nauk, taki wpadł w szpony czegoś bardzo niebezpiecznego, prawda. Te demony okazywały się, że wygrywają z nim coraz częściej, a on jest częściej przegrywa niż na ringu bokserskim. A to ostatnia historia, którą już tylko czytałem, bo nie rozmawiałem z nim, nie widziałem go. To jest naprawdę szalenie smutna. No, można tylko mieć nadzieję i życzyć sobie, żeby zakończyła się jakimś happy endem, ale tak naprawdę trudno sobie to wyobrazić. Może kiedyś zagra kolejny film, tak jak Cinderella Man z Russellem Crowe'em. No może, no właśnie, to była też piękna, piękna historia. Przeżył wielką przygodę, prawda? I właściwie, kto wie, no może mógł pójść w jakimś tam gdzieś kierunku, jeszcze lepiej to wszystko wykorzystać. Nie dane mu było. To jest moim zdaniem duża jego porażka jako osobista, jako człowieka, prawda, mojego męża, ojca i tak dalej. Bardzo mi go szkoda, go pamiętam, go mówię, te 23 lata temu mam obraz tego młodego chłopaka, który ma całe życie przed sobą, a teraz jest na takim niebezpiecznym dla życia zakręcie. Dziękuję bardzo i dziękuję za poświęcony czas.